Tarnowscy policjanci zatrzymali młode osoby, mężczyznę w wieku 21 lat, zameldowanego w Krakowie, oraz kobietę w wieku 19 lat z powiatu tarnowskiego. W wyniku przeszukania osób, domu oraz samochodu, którym się poruszali, policjanci ujawnili i zabezpieczyli substancję chemiczną o nazwie 3CMC w ilości ponad 39 gram. Od momentu znowelizowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest to środek wpisany jako narkotyk. W związku z posiadaniem substancji zabronionych, mężczyzna oraz kobieta usłyszeli zarzut. Za posiadanie substancji odurzających lub psychotropowych grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji Tarnów Centrum. W niedzielę 30 września odbędzie się przeniesiona z ubiegłego tygodnia impreza pod tytułem Dzień Babiego Lata. Na rodzinny piknik organizatorzy zapraszają na Tarnowskie Błonia za Parkiem Strzeleckim od strony ulicy Romanowicza. Początek o godzinie 14. Piknik rodzinny rozpocznie się pożegnaniem ostatniego Jelcza jeżdżącego w tarnowskim MPK. Pożegnaniu będzie towarzyszyć parada w stylu szalonych lat 70. pod egidą tarnowskiego zespołu Leliwa Jazz Band oraz prezentacja ekologicznej floty transportowej MPK, które zaprezentują oferty placówek medycznych, sportowych i kulturalnych, a także Tarnowskiego Teatru i Pałacu Młodzieży. Uczestnicy pikniku rodzinnego będą mogli wspólnie biesiadować i pośpiewać przy ognisku. Będzie też wielkie grillowanie i okazja do spróbowania kiełbasek oraz bigosu. W programie pikniku także prezentacje artystyczne, pokazy sportowe i bardzo lubiana przez mieszkańców warsztaty koralowe, na których można własnoręcznie przygotować naszyjnik nawiązujący do tarniny, symbolu Tarnowa. Odbędzie się też finał konkursu MPK Książka, w którym zbierane były książki do autobusowych mobilnych biblioteczek, a najmłodsi będą mieli okazję do zabawy na mobilnym placu zabaw kreatywny Tarnów, składającym się z wielkich, miękkich klocków lubianych przez dzieci i rodziców. W najbliższą niedzielę na terenie dawnej kapłanówki odbędzie się po raz 8 w Tarnowie zakończenie sezonu motocyklowego. Do Tarnowa przyjadą motocykliści z całej Polski oraz Europy. Początek imprezy o godzinie 10. O godzinie 11 odbędzie się msza święta i poświęcenie motocykli. Półtorej godziny później wyjazd na paradę wokół miasta. O godzinie 13 rozpoczną się pokazy walk, a także rozpoczną działalność stoiska branżowe oraz serwisowe. Przez całą niedzielę czynna będzie chata grillowa. Bruk-Bet Termalika Nieciecza awansował do 1/16 Pucharu Polski. Zdecydowała o tym wygrana 4-1 w wyjazdowym spotkaniu z czwartoligową drużyną Tur Bielsk Podlaski. Zespół czwartoligowy, ale koncentracja była na 100%. Wiadomo, mamy jakieś swoje problemy, więc chcieliśmy wygrać ten mecz i trochę się odciąć od tego. A mecz ogólnie wyglądał, można powiedzieć, jednostronnie. No, oni raczej nie wychodzili ze swojej połowy, my próbowaliśmy w pierwszej połowie atakować, strzeliliśmy jedną bramkę, za chwilę był karny, niestety niestrzelony. A w drugiej, no, przypadkowa bramka stracona, niestety. Chodzą głosy, że ze spalonego, nie wiem, nie widziałem tego dokładnie. Ale koniec końców cieszymy się, że wygraliśmy 4-1. Z naszego punktu widzenia najistotniejsze jest to, że wygraliśmy ten mecz, przeszliśmy do dalszej rundy Pucharu Polski. W sytuacji, w której się znajdujemy, dla nas każde zwycięstwo to jest taki pozytywny akcent i cieszymy się z tego, że wygraliśmy mecz, bo to może budować morale, może budować lepszy klimat w zespole. O to nam chodziło. Oczywiście ten mecz mogliśmy zakończyć szybciej, w cudzysłowie, bo mieliśmy rzut karny na 2-0 jeszcze w pierwszej połowie. Myślę, że mogłoby się skończyć wyższym wynikiem, natomiast stało się inaczej, straciliśmy przypadkową bramkę po błędzie w defensywie, natomiast zespół zareagował bardzo pozytywnie, zdobyliśmy 3 bramki, wygraliśmy ten mecz pewnie 4-1, także można powiedzieć, że zrobiliśmy swoje dzisiaj, szansę dostało wielu zawodników, którzy grają mniej w lidze, z tego też się cieszymy, że zagrali mecz, bo to jest istotne w pełnych objętościach, także 90 minut w większości, przed nami trudne pojedynki w lidze w tej chwili. To jest kolejny materiał do analizy, pogląd dla mnie, dla trenera, który jest bardzo krótko w klubie i poznaje tych zawodników. W sobotę odbędzie się kolejna kolejka pierwszej ligi. Tym razem Słonie będą szukać punktów na wyjeździe w Katowicach w meczu z GKS-em.